Faworyt ligi pokonał lidera tabeli. Grupa Azoty Unia Tarnów wygrała z Eurofinance Polonią Piłą 60-30. Gospodarze popisali się znajomością własnego toru i zwyciężyli w 13 biegach. Szczególnie dobrą formę zaprezentował Mikkel Mikkelsen, który wyjeździł płatny komplet punktów. Tak naprawdę najważniejszy jest wynik drużyny, a to, że zdobyłem płatny komplet, to dla mnie tylko i wyłącznie bonus w mojej pracy. Wygraliśmy wysoko, to cieszy, zwłaszcza, że zawiodłem w ostatnim meczu w Krakowie. Miło wrócić do siebie i wygrać. Wiem, że mam fajną drużynę i fajnych chłopaków i wiem, że sport w Żylowie jest czasami niewdzięczną dyscypliną. Dlatego cieszę się, że pojechaliśmy dzisiaj tak dobre zawody, wszystko wychodziło. Dobrze, żeśmy się do tego meczu przygotowywali skrupulatnie, starannie i dzisiaj był tego efekt. Szala meczu przechyliła się na niekorzyść przyjezdnych. Eurofinance Polonia Piła w tym sezonie rozegrała 4 zwycięskie spotkania. Ulegli dopiero w meczu z tarnowską drużyną. Jest to pierwsza nasza przegrana w tym sezonie i no od razu taka. Spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego meczu, ale nie spodziewaliśmy, że ten wynik będzie aż tak wyglądać. Tak naprawdę poza Tomkiem reszta chłopaków nie potrafiła jakoś dopasować się do tego toru, zupełnie no, nie potrafiliśmy się dopasować, zawodnicy gospodarzy byli o wiele szybsi, nasi chłopacy po prostu no, stali w miejscu. W drużynie gości najlepiej na torze poradził sobie Tomasz Gapiński. Przywiózł on dla swojego teamu prawie połowę zdobytych punktów. Przegraliśmy 30 punktami, więc to się nie ma z czego cieszyć, tak? Na pierwszy wyścig założyliśmy takie no, standardowe przełożenia, takie się zakłada, tak? I gdzieś tam szukaliśmy, znaleźliśmy. Przy końcówce chcieliśmy jeszcze troszkę pomajstrować, ale zepsuła nam się śruba od zmiany gaźnika. Kurczę, nie mogliśmy tego gaźnika zdjąć na sam koniec. Chcieliśmy zmienić jeszcze dyszę, być możliwe by to troszeczkę pomogło. Jak dodaje Pilecki żużlowiec, Tarnowian nie dało się dogonić. Przez to, że dużo pojeździliśmy, to wiedzieliśmy co, gdzie, jak. Nawet jak tam by coś nie szło, to wiedzieliśmy, w którą stronę iść. Także myślę, że to wychodzi z tego treningu, z tego wszystkiego, z tej naszej pracy, że ten wynik jest taki duży, że jest. Byliśmy świetnie przygotowani, bo mieliśmy dobry i pomocny trening przed meczem. Czułem się wyluzowany i pewny siebie. Specjalnie na tarnowski tor mam przygotowane też 2 świetne silniki. Teraz Grupa Azoty Unia Tarnów ma przed sobą kolejne emocjonujące spotkanie. 28 maja rozegrane zostaną derby południa. Tym razem tarnowscy żużlowcy będą ścigać się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Do Rzeszowa. Na skupieniu jedziemy wygrać. To Rzeszowie pamiętam, w ogóle w tamtym roku jechałem na eliminację mistrzostw chyba Polski, seniorów, nie wiem tak dokładnie. Byłem drugi za Januszem Kołodziejem, także tam 13 punktów było dobrze, nastawienie jest dobre, oby tak było w meczu. Dodajmy, że mecz zaplanowano na godzinę 14:45.